Panie pośle, w 2015 tutaj na Starym Rynku, gdzie teraz jesteśmy, spotkał się pan z dziennikarzami, gdzie zaprezentował między innymi z senatorem Martynowskim duże pudła, w których były wasze pisma, interpelacja odnośnie między innymi drogi S10. Przede wszystkim S10, tak. Jeszcze z mapą. Dokładnie. Teraz mija kolejny rok. Całkiem niedawno w Sejmie głosowaliście za budżetem na 2018. I nie ma tam ani słowa o S10, tym bardziej, że pani poseł Gapińska apelowała o to, żeby pojawiły się tam środki w wysokości bodajże 50 milionów złotych na to, żeby chociaż rozpocząć to S10 blisko Płocka. Pan jako jeden z wielu posłów, którzy są z naszego okręgu, był przeciwny w głosowaniu, nie zagłosował za tym pomysłem. Dlaczego? Pani redaktor, bo przede wszystkim problem to nie 50 milionów, tylko problemem jest to, że zabrakło nam w budżecie ogólnokrajowym 100 miliardów złotych były przeszacowane inwestycji drogowe. To po pierwsze. Po drugie, rząd rok temu udało mu się znaleźć 35 miliardów i nadal jesteśmy jeszcze na minusie. W związku z tym projekt poprawki pani poseł chwalebny, ale nie rozwiązujący całego problemu, dlatego że 50 milionów jest niczym w stosunku do całej inwestycji. A po drugie, jesteśmy na takim etapie, że my potrzebujemy rozpocząć prace projektowe, trasowanie w ogóle całej S10 i tutaj liczę, że pani poseł będzie nadal nas wspierała. Jako doświadczona parlamentarzystka wie, jak to funkcjonuje. W związku z tym tego rodzaju inwestycje nie są prowadzone z budżetu państwa i poprawkami nic nie zmienimy. No dobrze, to ile jeszcze Płocczanie będą czekali na to S10, bo od 2015 minęło już trochę czasu. Przed nami kolejne wybory tak naprawdę samorządowe za chwilę, parlamentarne w przyszłym roku. Czy to będzie kolejny raz punkt w ramach kampanii wyborczej? Nie, to nie będzie, znaczy bardzo możliwe, że może się zdarzyć, ale jest sytuacja taka, że S10 na tym odcinku kujawsko-pomorskim projektowanie i budowa trwa i jest ten projekt realizowany. My czekamy na trasowanie, czyli wyznaczenie nowego śladu i dla nas jest to przede wszystkim najważniejszy, kluczowy element do tego, żeby przybliżyć jak najbardziej S10. Tutaj inne powiaty też się burzą i w jakiś sposób lobbują, żeby to tak nie było i mam nadzieję, że przejdziemy w 2018 roku to projektowanie i zacznie się budowa w 2019. W związku z tym życzę sobie tego, żeby to nie był główny temat kampanii wyborczej, ale żeby był to po prostu fizyczna możliwość zrealizowania tego S10 i żeby po prostu pojechać na plac budowy, że my to jednak realizujemy. W 2015 sugerował pan, że przez to, że Platforma, że Prawo i Sprawiedliwość walczy, ale Platforma przeszkadza. Zatem teraz kto przeszkadza? To nie o to brak chodzi, pieniędzy? Kto. Nie, no jest brak pieniędzy, bo ja mówię, że Platforma na koniec swoich rządów pokazała wspaniałe projekty, tylko że przez 8 lat nie inwestowała na tym kierunku, nie budowała tak, jak mogła budować, a nam zostawili z dziurą 100 miliardów. My musimy znaleźć te pieniądze i ją szukamy, bo udowodniliśmy, że stan kasy budżetowej się zupełnie inaczej wygląda za naszych czasów niż za czasów naszych poprzedników. Dziura budżetowa jest zasypywana, luka VAT-owska jest zasypywana. Udało się zgromadzić 35 miliardów, no ale pracujemy, żeby jeszcze więcej było tych pieniędzy, ale jakby doba ma określoną liczbę godzin, w związku z tym nie można tego wszystkiego oczekiwać, że tak to się zrobi. Spokojnie, ja też pracuję nad tym tematem i mam nadzieję, że nasi wszyscy posłowie nas będą wspierać, bo wszystkim nam zależy, żeby S10 powstała.